Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejnego reading vloga. Chciałam, żeby to był bardziej dzień ze mną, ale jest godzina 17 i ja dopiero skończyłam pracę, więc nie wiem, czy będzie tutaj na tyle materiału, żeby to był dzień ze mną, więc najwyżej to będą dwa dni ze mną, bo zaczęłam już czytać książkę, która będzie tematem głównym w tym reading vlogu. Możecie słyszeć łapki, ale Askan sobie tutaj chodzi, bo jak widzicie, nie jestem u siebie, jestem u mojej mamy. Moja mama wyjechała na kilka dni i ja opiekuję się tym małym brzdącem, który się tutaj właśnie położył. No chodzi, ja wiem. O Boże, on jest taki... Słuchajcie, tutaj jest Askan. Cześć! Co to było? Kto tam ścielił? Dobrze, już cię zostawiam. Askan jest chory, bierze antybiotyk, to znaczy dostaje antybiotyk. No i mam nadzieję, że mu się polepszy, bo wiecie, to już jest senior i każda jakaś tam zmiana, no to dla niego to jest jednak sporo, jeżeli chodzi w ogóle o zdrowie. No teraz wyszły mu złe wyniki trzustki, więc byłyśmy z mamą po prostu przerażone, no bo wiecie, on ma 15 lat już. Nie wygląda i nie zachowuje się jak senior, ale no wiadomo, że strasznie się martwimy. Na szczęście, słuchajcie, pani doktor chciała go zostawić na obserwację w klinice. Nie wiem, czy nie macie głośno, bo samochody jeżdżą za oknem. W każdym razie pani doktor chciała go zostawić na obserwacji, ale jak zobaczyła, jak on jest zafascynowany drzwiami i żeby przez nie przejść, to stwierdziła, że nie będzie mu dodawała jeszcze więcej stresu i powiedziała, dobrze, dostanie antybiotyk do domu, ale jeżeli cokolwiek by się działo i gdyby cały czas miał te objawy, które miał wcześniej, no to niech, to musimy przyjechać i wtedy już dostanie kroplówkę i będzie w klinice. Na szczęście, słuchajcie, jestem z nim przez cały czas, mama też z nim była jeszcze przed wyjazdem i odpukać w niemalowane, dosłownie, nie jestem dzisiaj pomalowana, odpukać w niemalowane je tabletki i wszystko na razie jest tak jak powinno być, więc mam nadzieję, że te wyniki mu się poprawią. To tak, w sumie uściślając już temat zdrowia Askana, bo pisałam Wam o tym na Instagramie i też pytaliście się, co tam właśnie u niego słychać, jak się czuje, no i tak dalej, więc tutaj już słowem wstępu też już wyjaśniłam co i jak. Dzisiaj wracam do siebie, ale wieczorem, później, więc chciałam teraz skorzystać i zacząć już nagrywać. No i słuchajcie, zaczęłam już czytać właśnie ostatni raz Helgi Flatland. Jest to książka, którą przełożyła Karolina Drozdowska i jest to najnowsza pozycja z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Jeżeli oglądacie mnie już jakiś czas, to wiecie, że ja bardzo lubię serię dzieł pisarzy skandynawskich. Większość książek, mam wrażenie, przeczytałam i każda w jakiś tam sposób jest dla mnie ważna. Nie wszystkie są moimi ulubionymi, ale raczej po te, po które sięgałam z ręką na sercu, mogę Wam polecić, bo nawet jeżeli były to trudniejsze lektury, myślę, że jedna, szarady takie były. Z tego co pamiętam, że nawet ja w pewnej chwili nie wiedziałam, w jakim kierunku idzie ta historia, to jednak są to książki inne, istotne i w zupełnie inny sposób ukazujące relacje międzyludzkie. Na inne kwestie są tutaj położone akcenty, szukałam słowa, bo strasznie dekoncentruje mnie ten ruch za oknem i mam nadzieję, że nie będę musiała dużo wygłuszać podczas montażu. W każdym razie, jeżeli chodzi o ostatni raz, ja jestem aktualnie na stronie 59, więc jeszcze trochę przede mną. Łącznie książka ma stron 200, no około 300, bo tutaj już 280, no plus minus. W każdym razie chciałabym tę książkę przeczytać tak na raz, ale boję się, że ładunek emocjonalny będzie zbyt duży, więc postanowiłam sobie to troszeczkę tak podzielić. I jeszcze jest jedna sprawa, o której Wam zaraz opowiem, ale może najpierw trochę o samej treści, bo w sumie sam tytuł ostatni raz też za wiele nie mówi. Mamy tutaj przedstawioną historię matki i córki. Matki, która umiera oraz córki, która towarzyszy jej w tych ostatnich chwilach. To w takim bardzo dużym skrócie, ponieważ jest to książka, w której jest poruszone wiele tematów z
życia bohaterek. Jest tutaj też bardzo dużo tłamszenia emocji, jest tutaj sporo żalu, jak również takie przepracowanie tego, co doświadczyła jedna i druga oraz jakie mają oczekiwania. I głównie ta książka skupia się tutaj na relacjach, które są trudne i nie tylko na dialogu między matką a córką, ale też przede wszystkim na ciszy między nimi i na tym, co nie było wypowiedziane, co nigdy nie zostało przekazane. Wiecie, o takich kwestiach, które gdzieś tam są głęboko w środku córki, jak również matki i które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Tutaj w opisie jest takie podsumowanie, które myślę, że idealnie oddaje to, o co mi chodzi. Ostatni raz to dialog między matką a córką, choć więcej w nim milczenia niż słów. To też zapis rozczarowań i tęsknot, które się pojawiają, gdy wszystko się kończy. Jak również tutaj na stronie 54 jest taki fragment, który już w sumie mogę wam przytoczyć. Póki pamiętam stronę, bo nie wzięłam sobie znacznika, to wam teraz przeczytam. Musimy teraz żyć z tym, że nasi rodzice chorują, starzeją się i umierają, powiedziała do mnie koleżanka kilka lat temu. Pomyślałam wtedy, że ze mną będzie inaczej, bo przecież żyłam z chorobą i śmiercią, odkąd tata dostał pierwszego wylewu, a miałam wtedy 7 lat. Że będzie inaczej także dlatego, że jestem lekarką i cały czas otacza mnie choroba. Istnieje różnica pomiędzy chorobą a starością. Chyba tak jej odpowiedziałam. Ale uświadamiam sobie, że myśl o starzeniu się mamy dociera do mnie faktycznie chyba dopiero teraz. Teraz, czyli w momencie, kiedy matka przekazała jej, że wykryto u niej raka jelita grubego, no i czeka ją bardzo poważna operacja. Jak zaczęłam czytać tę książkę, to od razu poczułam, że czytam jedną z książek z serii dzieł pisarzy skandynawskich po pierwszym zdaniu. I teraz wam je przeczytam. Przecinam jej szyję jedynym uderzeniem siekiery. Ja już miałam, zaczynamy z grubej rury, zaczynamy już z emocjami, które od razu w nas uderzają z pełną mocą, więc wiem, że tutaj te opisy będą bardzo dosadne i te niewypowiedziane emocje, które są bardziej w środku bohaterów, też będą w nas mocno uderzały. Ja jestem, słuchajcie, z jednej strony bardzo podekscytowana, bo czuję, że to będzie jedna z tych lektur, która zostaje na dłużej, która jakby porusza pewne struny i w głowie, i w sercu, ale też uświadamia to, o czym na co dzień zazwyczaj nie myślimy, bo myślimy, że w sumie to, że się dobrze czujemy, to będzie też jutro, pojutrze, że nasi bliscy cały czas gdzieś tam koło nas będą, a jednak przychodzi taki moment, ja się zaraz popłaczę, że musimy pożegnać się z kimś bliskim i i właśnie z jednej strony czuję podekscytowanie tych doznań, a z drugiej strony bardzo boję się tej historii. Ale tak, zaczynam reading vloga, więc będę kontynuowała czytanie i będę się z wami dzieliła wszystkimi emocjami, które mi towarzyszą. Także ja na razie odkładam książkę i słuchajcie, tak jeszcze w temacie właśnie bliskich osób i emocji i tego, że musiałam odłożyć ostatni raz. Wczoraj zaczęłam oglądać koreańską dramę na Netflixie. Tytuł to Hometown Cha-Cha-Cha. I właściwie potrzebowałam czegoś, co mnie zrelaksuje, gdzie będę mogła się odprężyć, nie będę musiała się na wielu rzeczach skupiać. I słuchajcie, trafiłam właśnie na tą koreańską dramę, która od samego początku mnie wzruszała. I tam też jest właśnie poruszony temat śmierci bliskich, jak również takiej miłości do członków rodziny i nie tylko. Oczywiście są tam te wszystkie elementy dram, K-dram, czyli jakieś tam spowolnienia, jakieś tam śmieszne momenty, ale ogólnie jest to tak słodkie i jest to tak urocze, że ja wczoraj się rozpływałam, słuchajcie. Zobaczyłam dopiero 3 odcinki, bo one mają ponad godzinę jeden, ale jestem kupiona i zachwycona. Kochani, muszę kończyć, ponieważ widzę, że bateria mi się rozładowuje. Mam następną, ale powiedziałam, co miałam powiedzieć, przywitałam się, więc odezwę się do was pewnie później. Właśnie weszłam do domu i odebrałam jedną paczkę, a druga paczka na mnie czekała, więc zaraz otworzymy je razem. Ale chciałam wam tylko powiedzieć, że wychodząc od mamy ubrałam krótkie spodenki na getry i to tak super wygląda. Naprawdę mi się to podoba. I mam też bluzę, pomimo tego, że jest ciepło,
ale już nie chciało mi się jej nosić. Tu wiem, co jest, tu nie mam pojęcia. To jest paczka z garniera, więc zaraz ją otworzę i się razem przekonamy. Ja wam jakiś czas temu mówiłam, że zostałam zaproszona do klubu ambasadora garniera i co jakiś czas dostaję paczki niespodzianki do przetestowania, to znaczy produkty do przetestowania. I miałam już na przykład szampon, odżywkę i maskę, które mi się rewelacyjnie sprawdzają i ponownie sobie ostatnio je kupiłam, tylko o innym zapachu, bo naprawdę bardzo, bardzo mi wszystko pasowało. A teraz, słuchajcie, paczka jest mniejsza, jest lżejsza, więc odkładam kamerę i otwieram. Już wam pokazuję... O, przykleiło się coś do mnie. Co było w środku? Mamy tutaj super serum na przebarwienia z witaminą C, kwasem salicylowym i niacynamidem. Ja kompletnie nie znam się na tych nazwach, ale wygląda to spoko. Nasze pierwsze serum z silnie skoncentrowaną formułą witaminy C i tak dalej, i tak dalej. Aby redukować przebarwienia, czekajcie, bo ja tutaj czytam ten fragment, aby redukować przebarwienia już w 6 dni i uwolnić naturalny blask skóry. Nice! Tutaj jeszcze jest informacja o samym serum, zaraz sobie wszystko przeczytam. Czy wiesz, że niejednolita i ziemista cera to drugi najczęściej wskazywany problem skórny na świecie? Na oba idealnym rozwiązaniem są produkty z naszej nowej gamy witamin C, które redukują widoczność przebarwień i dodają matowej skórze blasku. Ciekawe, będę testowała. Jak również tutaj są podane informacje o składnikach i jakie mają działania. Fajnie, bardzo się cieszę, bo nigdy nie testowałam takiego serum, albo miałam, ale w sumie nie był z witaminą C, więc zobaczymy, jak się to będzie u mnie sprawdzało. A teraz moje kolano, a tutaj, słuchajcie, jest coś, co sobie zamówiłam i co bardzo, bardzo chciałam, ale przez pewien czas było niedostępne, więc odkładam kamerę i otwieram. Dobrze, tam. Słuchajcie, zamówiłam grę What Do You Meme. What Do You Meme. W każdym razie jest to gra imprezowa dla miłośników memów. Ja uwielbiam memy, bardzo często je wysyłam. Uwielbiam też gify. Bardzo często ze mną rozmowa wygląda tak, że wysyłam memy i gify. I tutaj są jeszcze dodatki, rozszerzenie. Świeże memy. I tutaj świeże memy 2. Więc sobie to właśnie domówiłam. Ja bardzo długo chciałam tą grę, ale w momencie, kiedy postanowiłam sobie ją wreszcie zamówić, poleciła ją ekipa i chyba na pół roku zniknęła z wszystkich możliwych sklepów internetowych. To, że cena w ogóle wystrzeliła w kosmos i dalej się niestety utrzymuje, to jedno, ale już doszłam do wniosku, że za niedługo szykuje mi się kilka wyjazdów, więc fajnie byłoby ją przetestować. Zwłaszcza, że teraz w najbliższą niedzielę spotykam się z moimi przyjaciółmi i też postanowiłam wziąć grę ze sobą, żebyśmy mogli przetestować. To tyle. Jeżeli chodzi o te paczki, przyszły jeszcze do mnie książki, ale nie będę wam na razie pokazywała. Zrobię book haul, w którym znowu pokażę wam nowości, bo trochę się ich uzbierało, zwłaszcza z jednego wydawnictwa, więc tak. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się tutaj lampa nie odbija. W każdym razie otworzyłam tę grę, bo nie mogłam się powstrzymać i wyciągnęłam przypadkowe karty i na przykład zobaczcie tutaj. Kiedy w równaniu matematycznym wszystkim wychodzi 66 lub 67, a tobie wyszło minus 4. No i ja czytam właśnie to, tutaj to na przykład kładę, hop, niech tak będzie, o, tak, tutaj. I teraz wszyscy, którzy ze mną grają, reagują jakimiś memami i ja muszę wybrać ten, który mnie najbardziej śmieszył, ale nie wiem, kto dał jaki. No i tutaj można na przykład zareagować tak. To była wymiana, sprawdzianie, przysięga. Ja najczęściej miałam taką minę. Naprawdę, wychodziłam z klasy, zwłaszcza po kartkówce z matematyki i mówiłam komuś, kto ogarniał matematykę, słuchaj, wyszło mi minus 4, a ten ktoś, ale Agnieszka, tam było 67, czy tam 66 i dosłownie to byłam ja. To byłam ja, ale mogłabym na przykład też tak zareagować. A ja się popłaczę, jak będę w to grała.
Co tutaj jeszcze? Ej, wybaczcie, ale... No, powiedzcie, że to nie pasuje. Oh my god, ja cię kręcę. O, to byłam teraz ja. To byłam teraz ja. Jakie to jest czaderskie, popłaczę się. Boże, będziemy w to grali w niedzielę. Ja się już nie mogę doczekać, bo to będzie sztos. W ogóle teraz przeczytałam informację na temat gry i to chyba jest odwrotnie niż w kartach dżentelmena. Mianowicie tutaj wybiera się jeden mem i dopasowuje się karty. Dlatego więcej jest tych kart niż memów. Ale myślę, że można grać też po swojemu. Ej, w ogóle wybaczcie, że ja się tak jaram tą grą, ale zobaczcie sobie, jakie są te zasady. Punkt trzeci. Ten gracz, który ma najwięcej followersów na Instagramie, zaczyna pierwszy jako sędzia. No chyba, że ten ktoś kupił sobie tych followersów, albo w każdym poście daje po 100 hashtagów. Jeśli znasz kogoś, kto tak robi, to sprzedaj mu solidnego liścia. I tutaj... Sędzia przegląda karty ze zdjęciami i wybiera jedną, do której będzie sędziował w tej rundzie. A, okej, czyli tak. I aby zacząć grę, każdy z graczy losuje 7 kart podpisów. Karty podpisów to takie karty, na których są podpisy. Właśnie dlatego nazywamy je kartami podpisów. Przecież ja już sikam. Kochani, przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Wprawdzie planowałam dzisiaj zupełnie inaczej pokierować swoim dniem i miałam zupełnie inne plany, ale skończyło się na tym, że jak rano wstałam i zjadłam śniadanie, odpaliłam telewizor, co nie robię zbyt często, chyba żeby puścić w tle muzykę albo, nie wiem, puścić jakiś serial, który widziałam już kilka razy i niech sobie leci. Ale tym razem, tak wiecie, przeskakiwałam z kanału na kanał i trafiłam na film Był sobie chłopiec. I jak wam pisałam na Instagramie, ja w ogóle uwielbiam filmy brytyjskie z okresu 1999 do 2005-2006. Kiedy wiecie, nie ma jeszcze internetu w tych filmach, nie ma jeszcze zaawansowanych komórek i w ogóle te mieszkania są takie... takie fajne i te relacje między bohaterami, wiecie, no. Także spędziłam sobie właśnie czas oglądając ten film, a później oglądałam kolejny film, kostiumowy tym razem, i był to film oparty w ogóle na faktach. Po angielsku to chyba była Fanny Gray, jak dobrze pamiętam. W każdym razie film naprawdę był fajny. To nie była zbyt wiarygodna recenzja. W każdym razie rzeczywiście ja też jestem dużą fanką i książek, i filmów kostiumowych, i w tym przypadku jak tylko zobaczyłam właśnie pierwsze kadry, od razu napisałam do mojej mamy i stwierdziłam, że dobrze, oglądam. A w planach między innymi miałam przeczytanie ostatniego razu Helgi Flatland, czyli książkę, którą czytam teraz. Planowałam też trochę nadrobić pisanie, bo chcę do tego wrócić, zawsze sprawiało mi to dużo frajdy i właśnie w sobotę chciałam się też na tym skupić. Posprzątałam, więc tutaj mogę sobie, wiecie, odhaczyć. W międzyczasie też posłuchałam audiobooka. No ale właściwie, wiecie, tam jeszcze kilka innych podpunktów też było na tej liście i przez to, że rano odpoczywałam i później jeszcze poszłam na drzemkę, to wszystko mi się jakoś tak rozjechało, ale... Pomimo ogromnych wyrzutów sumienia, wiecie, to jest też tak, że ja z jednej strony uważam, że odpoczynek jest dobry, to mam też często wyrzuty sumienia, że na przykład nie skupiam się przez cały dzień na pracy i to nie jest zdrowe. Ja sobie z tego świetnie zdaję sprawę, muszę
troszeczkę nad tym popracować. To jest coś, co jakoś tak mocniej mnie gdzieś tam uwiera, że z jednej strony nie wiem, jadę do kina, to mówię, a okej, nagram przebitkę. Wiecie, jak tłumaczę sobie to, że jadę do kina nie po to, żeby odpocząć, zrelaksować się, spędzić czas, tylko że na przykład po seansie będę mogła wam powiedzieć o filmie, czy na przykład, nie wiem, nagram właśnie fragment, jak jem popcorn, cokolwiek. I to nie jest dobre rozwiązanie. Na dłuższą metę to nie jest dobre. I tak stwierdziłam, że mam ochotę po prostu chwilkę do was pogadać, zanim przejdę do tego update'u czytelniczego, o którym wam mówiłam. No i oczywiście w moim planie dzisiejszym było przede wszystkim to, żeby już zmontować ten materiał, który mam, żebym jutro rano tylko dograła podsumowanie tego reading vloga, bo o godzinie 12 jestem umówiona z moimi przyjaciółmi i powiedziałam, że coś upichcę. Doszłam do wniosku, że zrobię chlebek taki z ziołami. Wszystko kupiłam, więc jutro będę rano piekła. No ale nie zmontowałam, no i zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o Ostatni raz, czyli książkę, którą aktualnie czytam z serii dzieł pisarzy skandynawskich od wydawnictwa poznańskiego, to jestem na stronie 150, mniej więcej w połowie. I będę jeszcze ją czytała, pomimo tego, że już jest po pierwszej, ale chciałabym tak w sumie podzielić się tymi emocjami, które towarzyszą mi podczas czytania, bo są to dość trudne emocje, z uwagi na to, że poznajemy tę historię z dwóch perspektyw. Z perspektywy Sigrid, czyli córki głównej bohaterki, która inaczej radzi sobie z tymi wszystkimi informacjami na temat choroby mamy, niż właśnie Anne, czyli jej matka. I tutaj właśnie to, o czym też wspominałam i ten fragment, który czytałam na samym początku, że Ostatni raz to jest też taka książka o wszystkim, co nie zostało wypowiedziane przez lata, o ogromnym żalu, o tym, czego się nie zrobiło, gdzie uciekła okazja, żeby właśnie wykonać jakiś gest i jak to naprawić. I tutaj na przykład był też taki fragment, że jedna z bohaterek coś powiedziała i mówi, że wcale tego nie chce, ale chce, żeby ta druga osoba to chciała zrobić. I to jest trudne do wyjaśnienia tak naprawdę, bo nawet kiedy czegoś nie chcemy i nie chcemy powiedzieć czegoś wprost, to mamy takie przekonanie, że dobrze by było, gdyby ta druga osoba, od której czegoś oczekujemy, się domyśliła i chociaż to chciała i wspomniała, i wtedy my moglibyśmy odpowiedzieć: nie, spokojnie, nie musisz się trudzić, a ona: a, dobrze, dobrze. Ale to poczucie, że o tym pomyślała, już nam coś daje. I tutaj jest bardzo dużo takich fragmentów. Jest też o tym, jaki żal Sigrid czuje, ponieważ sama bardzo młodo zaszła w ciążę i wtedy też miały wiele takich sytuacji z matką, gdzie dochodziło między nimi do konfrontacji. I sama Sigrid też jest teraz matką nastoletniej Mii, która też wystawia często jej cierpliwość na próbę i często poddaje ją próbie. Tak, wystawia jej cierpliwość na próbę i często wystawia ją na próbę, ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie jest to w dużej mierze książka przede wszystkim o tym, czego oczekujemy, co chcemy i jak często boimy się o coś poprosić, powiedzieć wprost, jak również, jak sam tytuł wskazuje, jest to też książka o tych wszystkich ostatnich razach, bo to, że mamy tą historię ukazaną z dwóch perspektyw, to nie przeżywamy tylko i wyłącznie przeszłości tych bohaterek i jak może się zmienić ich życie, ale też przeżywamy tą chorobę wraz z Anne. Wiadomo, że nie możemy jej przeżyć w 100%, ale jakby ona dzieli się z nami tym przemijaniem, tym, co uważa, że straciła, tym, jak widzi, jak zmienia się jej ciało i uważa, że to jest totalnie głupie, to jednak ją to strasznie dobija. I tutaj też jest takie zestawienie, kiedy przyjeżdża kobieta w jej wieku, ponieważ razem chodziły do szkoły, wygląda zupełnie inaczej, jeszcze cały czas pracuje. To jakoś ją tak mocniej dotyka, tak zupełnie. I wiele osób mówiących, że och, jaka szkoda, że ciebie to dotknęło. Ona mówi, no ale tak, no, ale kogo to miało dotknąć? Jakby, no, nie ma jednego rozwiązania i nie jest to sprawiedliwe.
Więc jest to książka po prostu o życiu, o chorobie i o tym, jak bliscy sobie z tym radzą. I tutaj też była taka, o wiem, co jeszcze tak w sumie mnie uderzyło, ale no, co jest jakby na porządku dziennym, ponieważ Ann ma dwójkę dzieci, Sigrid i Magnusa, i oboje przy niej siedzieli z kalendarzami i ustawiali sobie daty, kto kiedy będzie zajmował się mamą. I właśnie wtedy był ten rozdział, kiedy poznawaliśmy myśli Ann, która mówi, że z jednej strony cieszy się, że dzieci się będą nią w jakiś tam sposób opiekowały, że no, ona będzie w ich życiu teraz, że jakby będą częściej z nią przebywali. Z drugiej strony nie chce tego, bo woli być samodzielna, nie chce być od nikogo uzależniona. I jeszcze jedna kwestia, która jest tutaj istotna, mianowicie, że muszą wpisać ją w swój kalendarz. I to ją tak bardzo dotknęło. To nie było tak napisane, żebyśmy się czuli źle, czy czuli jakiś tam dyskomfort, ale ja, kiedy przeczytałam ten fragment, tak sobie pomyślałam, jak to wygląda w ogóle, prawda? Kiedy właśnie coś się zmienia w naszym życiu i musimy się jakoś przestawić. I często myślimy o tych takich błahych sprawach doczesnych i dopiero później sobie uświadamiamy, że tak naprawdę no, to jest kwestia życia i śmierci. Więc no, to z takich przemyśleń, kiedy właśnie czytałam te 150 stron, w ogóle jakoś tak bardzo szeroko to ujęłam i mam nadzieję, że jeszcze coś będę mogła Wam dodać w podsumowaniu tego reading vloga. Na pewno, wiecie, ja jeżeli chodzi o rozgadanie się, to nie mam z tym problemu. Dobrze, ubieram okulary, idę ubrać piżamę. Nawet statywu nie schowałam. Właśnie, wiem, co miałam jeszcze zrobić. Miałam zrobić zdjęcia na Instagrama. Co się stało z dzisiejszym dniem, że on się tak strasznie jakoś rozleciał? Kiedy on minął w ogóle? Jakby ja nie wiem, co się stało z tą sobotą. Kto mi zabrał sobotę? Dobra, kocham. Dopiero przed chwilą jadłam śniadanie, dlatego teraz miałam jeszcze ochotę na kabanosy. Moje ukochane. Jak montowałam tego reading vloga, to uświadomiłam sobie, że strasznie cieszyłam się na spotkanie z moimi przyjaciółmi w niedzielę. Że planowałam ten film dodać właśnie w niedzielę. Na Instagramie Wam już pisałam i zresztą tutaj też Wam dałam taką informację, że stan zdrowia Askana pogorszył się w niedzielę. Nie sądziłyśmy z mamą, że to będzie tak poważne. Ogólnie od środy, kiedy byłyśmy w klinice, czy nawet wtorku, wszystko było super. Askan jadł, zachowywał się, jakby mu nic nie było. I nagle o godzinie 8 w niedzielę mama do mnie dzwoni, że Askan nie potrafi stać, cały się trzęsie, w ogóle nie można dotknąć go w brzuszku. Jak sobie o tym przypomnę, to masakra. Okazało się, że miał jakiś atak trzustki. Dostał kroplówki, dostał lekarstwa, zostały zrobione mu kolejne badania i wyniki wyszły lepsze niż wcześniej. No ale mniej więcej lekarze już teraz wiedzą, w jakim kierunku iść. No i miejmy nadzieję, że ta terapia, którą zaproponowali, zadziała i że już tego nie będzie, albo że po prostu przy każdym jakimś takim mniejszym sygnale już będzie wiadomo, w jakim kierunku iść. Mama mi pisała, że Askan dzisiaj czuje się już lepiej. Wczoraj już się czuł lepiej. Miejmy nadzieję, że to był alarm taki jednorazowy i no, i się już w najbliższym czasie, a nawet w dalszym czasie nie powtórzy. Dobrze, przeżyłam ostatni kawałek kabanosa i przychodzę teraz do Was już do podsumowania tego reading vloga, w którym powiem Wam coś więcej jeszcze o ostatnim razie Helgi Flatland, czyli ostatniej książki z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Coś czuję, że zaczyna mnie gardło pobolewać.
Mam nadzieję, że będę się czuła dobrze. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą książkę, to już wam sporo o niej powiedziałam, ale jeszcze takie ogólne przemyślenia chciałam dodać na sam koniec. Plus jeszcze chciałam wam pokazać inną książkę autorstwa Helgi Flatland, czyli Współczesna rodzina, też z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Tak prezentują się grzbiety tych książek. Tej jeszcze nie czytałam, ale po przeczytaniu ostatniego razu na pewno będę chciała po nią sięgnąć, zresztą po wszystkie chciałabym sięgnąć, a jeszcze kilka jest na mojej liście. W każdym razie, jeżeli chodzi o ostatni raz, to tak jak wam już opowiadałam, mamy tutaj przedstawioną historię Sigrid i Ann, jest to matka i córka. W momencie, kiedy właśnie Ann dowiaduje się, że ma raka jelita grubego i czekają bardzo poważne operacje. Jak się później okazuje, operacja nie pomogła, ponieważ ma ona przerzuty, no i liczy czas aktualnie w dniach, tygodniach, może miesiącach. Ostatni raz to jest tak naprawdę historia o tym, jak matka z córką starają się od nowa znaleźć swój wspólny język, jak starają się wybaczyć sobie to, co wydarzyło się w przeszłości, zrozumieć siebie również, swoje postępowanie i odkryć, co tak naprawdę jest dla nich ważne, co było dla nich ważne, gdzie zostały popełnione błędy. Jest to po prostu książka o życiu w tych ostatnich chwilach. I ja chciałam tylko jeszcze dodać, bo o tym wam już wspominałam, ale przede wszystkim chciałabym też tutaj dodać, że to, co chyba najmocniej uderzyło mnie właśnie w powieści autorstwa Helgi Flatland, to przede wszystkim to, w jaki sposób ukazana jest ta historia. Bardzo normalna, odarta ze wszelkich ozdobników, z dramatyzmu, bo już sama choroba, sama zbliżająca się śmierć i pożegnanie, które czeka całą rodzinę, jest już wystarczająco trudne. Jest też pokazane to, w jaki sposób rodzina musi sobie poradzić z tym wszystkim i to, jak bardzo w tej sytuacji, do której nie są przygotowani w żaden sposób, bo nikt nie jest w stanie się do niej przygotować, nawet jeżeli jest lekarzem, jak bardzo w tym wszystkim są nieporadni, jak bardzo starają się zrobić to wszystko, co najlepsze dla chorego, ale z drugiej strony tak naprawdę nie są w stanie zrobić tego najważniejszego, bo nie ma leku, który uleczyłby Ann w 100%. Jest to też niezwykle namacalna historia, taka szczera do bólu, gdzie pomimo tego, że nie wszystko zostało wypowiedziane, my wszystko rozumiemy i jesteśmy w stanie też zrozumieć bardzo egoistyczne podejście do niektórych tematów jednej i drugiej strony, gdzie poznajemy ich przeszłość i to, w jaki sposób się zachowywali, żeby zwrócić na siebie uwagę i z czego do końca też nie są dumni. Jest to przede wszystkim książka o życiu i śmierci, jak również o tym, jak sami reagujemy na to, gdy nas to dotyka. Niezwykle szczera i naturalna. Taka, która pokazuje, jak wyglądają te ostatnie razy, kiedy mamy świadomość, że już kolejnych nie będzie. Oj, jakie światło. Kończyłam czytać właśnie ostatni raz, pomyślałam o tym wszystkim, co zapisało się też w mojej pamięci, kiedy odeszli moi bliscy i jak to w tym przypadku wyglądało. Wiele wspomnień przyszło mi do głowy. Także z mojej strony leci ogromna polecajka, ponieważ kolejna książka z serii dzieł pisarzy skandynawskich mnie nie zawiodła i ja nie mogę doczekać się kolejnych. Kochani, pomyślałam sobie, że w momencie, kiedy miałam taki trudny czas, gdzie Askan był chory i ja też miałam sporo stresu, mam dodatkowo jeszcze książkę, w której też są poruszone trudne tematy i gdzie szukamy tych odpowiedzi, jak odpowiednio przygotować się na pożegnanie. Tak z drugiej strony pomyślałam sobie, że w sumie gdybym czytała aktualnie jakąś książkę, która miałaby mnie rozbawić, to chyba nie umiałabym tego przejść, bo te emocje byłyby tak skrajnie różne, że nie umiałabym skupić się na innej historii. I bardzo cieszę się, że właśnie teraz miałam tę okazję przeczytać ostatni raz i spędzić czas z bohaterami w tych trudnych chwilach. Więc tak, myślę, że to znowu będzie ta książka, o której ja będę rozmyślała przez jakiś czas. Tak mam często, kiedy skończę coś, co jest tak żywe, tak namacalne i tak realistyczne, jednocześnie też właśnie bardzo surowe, co jest charakterystyczne dla literatury skandynawskiej. I wtedy to jeszcze, mam wrażenie, mocniej uderza.
taka dygresja na sam koniec, więc tak, kochani, to jeżeli chodzi o tego reading vloga. Było tutaj trochę śmiechu, było tutaj też trochę smutniejszych chwil, które no nie pokazywałam, bo potrzebowałam odpocząć po tej niedzieli. Nawet w momencie, kiedy łaska, no już wszystko było w porządku, to musiałam ochłonąć, bo nerwy były cały czas tak mocne, że nie byłam w stanie nawet nagrać podsumowania. I dziękuję Wam za ogromne wsparcie na Instagramie, na Facebooku, tutaj w komentarzach. Pisaliście do mnie nawet maile, że trzymacie mocno kciuki za Askana i za mnie. Dziękuję Wam bardzo. Cieszę się, że jesteście i naprawdę mam wspaniałych ludzi tutaj i dajecie ogromne wsparcie, naprawdę. No, to tyle, kochani. Ja się z Wami teraz żegnam. Ja dziękuję Wam najmocniej za wspólnie spędzony czas. Teraz zbieram się do czytania kolejnych książek, żeby móc Wam polecać kolejne fajne tytuły. I mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Dużo, dużo miłości, naprawdę. Pa, pa!